Proszę Państwa, po raz drugi, jak to się mówi tutaj, ja ze strony, jak to się mówi, Białegostoku, tutaj go i chciałbym dla Państwa, jak to się mówi, powiedziając tutaj go, że konio trał, bał, jak to się mówi tutaj go, że dostał papiery na misję. Do Afryki. Do Afryki, tutaj go, ale nie dawajcie mu wizy, bo on Afrykę zje. On na dzień dzisiejszy zakopie wszystkich tam, którzy, dajmy na to, będą chcieli pracować. Bo on tu w kraju chce, żeby przeciętnie ludzie węgiel nosili i tutaj i za gratis. Nie, tak nie może być. A on pojedzie tam i tam chce węgiel kopać jeszcze. Bo w Polsce mało węgla. A w Polsce wiem, że jest węgla multum tutaj, tylko że trzeba, jak to się mówi, przeciętnie usiąść i podnieść. Tak jak ludzie mówią, że pieniądze leżą na drodze. No nie powiem, że nie. Na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, czy wczorajszy, to pamiętam, 20 zł znalazłem tutaj, potem dostałem od klienta z rejonu, tutaj go dostałem 9 zł, tutaj go. I także koniował mi tyle, nie wypłacał przeciętnie, żebym ja mógł dobrze żyć. Bo jednak u niego pracowałem od świtu do nocy. I za co? Za bułkę chleba, jak to się mówi, za zupkę z makaronikiem, a on sobie przeciętnie dobre śniadanka jadł. Dlatego tak Państwu, jeżeli który tam trafi jeszcze do niego, to niech od razu z góry może weźmie pieniążki, to będzie ciekawiej do tego, a wtedy będzie pracował. Bo jeżeli będzie takie, jak to się mówi, ze mną komedie były przez te prawie 2 miesiące, to także nikomu nie życzę tutaj. Druga sprawa, że on usiądzie, jak to się mówi, dupę posadzi na krześle i rozkazuje, że jak masz zrobić, jak tutaj, to przecież był lajty robiony, że temat, jak ja drzewko rąbię. I on na tym może i wygrał, a ja dostałem po dupie. A on siedział sobie i przeciętnie konsumował. I mleko. I jak to się mówi do tego, a potem w miarę przejść się do baru. On w barze jadł sobie co nie bądź herbatki, kompociki tutaj i drugie dania, a ja tylko tyle, że polewkę. To jak Państwo uważacie, chcecie przyjechać, pomagać jemu, pomagajcie. Ale to tylko wyjdzie dla Was, jak to się mówi, na krzywdę. Druga sprawa, że on jest agresywny. Bo to jest gorzej sępa. Bo to jest dla mnie nie człowiek, tylko tyle, że bydlak. Bo żeby jeżeli człowiek się zachował w miarę tego i przeciętnie, pracowałeś, to masz te 10 zł czy 20 zł, tego przyjdzie koniec tygodnia, dostaniesz resztę, przyjdą te lajty, nie lajty, tego i dostaniesz dalsze pieniądze. Nie, tej opcji nie było całkiem, tego nie dziwo, że major po prostu wyjechał sobie do Warszawy i tego.